Z Ewangelii według świętego Jana. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni. Tylko jeden z żołnierzy, włócznią przebił mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo. Kość jego nie będzie złamana. I znowu w innym miejscu mówi pismo: Będą patrzeć na tego, którego przebili. Będą patrzeć na tego, którego przebili. Dzisiejszą uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, szczególnie patrzymy na Chrystusa Ukrzyżowanego. Ten piątek, po oktawie Bożego Ciała, jest właśnie poświęcony ekspiacji, czyli zadośćuczynieniu. Za różnego rodzaju grzechy, które zraniły serce Pana Jezusa. Pan Jezus oddał za nas życie, modlił się za każdego z nas, wołał na krzyżu: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I te nasze grzechy przebiły Jezusa Chrystusa, zabiły go. Miecz boleści przeniknął duszę Maryi, kiedy widziała, jak umierał jej syn. Widziała też, jak bok Jezusa jest przebity w włócznią. To było sprawdzenie, czy jeszcze żyje, czy już nie. Już nie żył. Dlaczego? Dlatego, że już nie tylko wypłynęła krew, ale też i woda, jakby osocze. Od strony symbolicznej, ten bok symbolizuje nowego Adama. Bo Golgota znaczy miejsce czaszki. Tradycja przekazała, że to jest miejsce pochowania pierwszego człowieka, Adama. To jest czaszka Adama. Często przedstawia się krzyż z czaszką. I teraz z tego boku, tak jak we śnie, Pan Bóg wyprowadził z Adama, z jego boku Ewę. Tak też jakby w tym śnie. W tym, tym śmierci Pana Jezusa jest wyprowadzany Kościół z Jego sakramentami. To jesteśmy my, zanurzeni w miłości Chrystusa, w Jego sercu, w Jego boku. I sakrament Chrztu Świętego to ta właśnie woda. Natomiast krew symbolizuje Eucharystię. Krew to życie, to miłość. Miłość, która. Oddaje krew, przelewa naszą krew, przelewa własną krew za nas. I dzisiaj w tę uroczystość, patrząc z wdzięcznością na Bożą miłość, z wdzięcznością na Chrystusa ukrzyżowanego, też szczególnie chcemy prosić o przebaczenie naszych grzechów, ale też o to, abyśmy do nich nie wracali, abyśmy się rzeczywiście nawracali w tej pięknej litanii do serca Pana Jezusa. Jezu cichy i pokorny sercem, uczyń serca nasze według serca Twego. Jest też to dzień takiej szczególnej modlitwy za tych, którzy są szafarzami Najświętszej Eucharystii, czyli za kapłanów. Święty Jan Paweł II ustanowił ten dzień jako dzień modlitw o świętość kapłanów. Widząc wielki kryzys tożsamości kapłańskiej, i z te tysiące, setki tysięcy, wręcz nawet tych, którzy odeszli z kapłaństwa, liczy się, że w latach 70. mogło odejść nawet 100 tysięcy kapłanów na całym świecie. I to jest szczególny czas, żeby prosić Boga o miłosierdzie dla nas, kapłanów. Kochani, proszę Was o modlitwę za nas, abyśmy tworzyli jedno. Ja modlę się za was, a wy modlcie się za mnie. Módlcie się za wszystkich księży, za biskupów, za papieża. Twórzmy jedno. Diabeł to ten, który dzieli, chce podzielić, pokłócić. A przecież wszystkim nam powinno zależeć na jedności, na tym, żebyśmy byli w tej doskonałej jedności w niebie przy sercu Pana Jezusa razem z sercem Maryi. Diabeł to ten, który chce, zamiast. Do serca wlać nam miłość Chrystusową, pokój, radość, wlewa coś odwrotnego: nienawiść, złość, niepokój, lęk, również jakiś rodzaj smutku takiego, złego smutku, z, takim, z taką rozpaczą. Bo jest też dobry smutek, kiedy żal, przychodzi żal za grzechy, kiedy prosimy Boga o przebaczenie. To jest dobry smutek, smutek, który prowadzi do życia, do nawrócenia. Ale jest też taki zły smutek, nie taki piotrowy, tylko judaszowy, który prowadzi do rozpaczy, do samounicestwienia, do samoukarania, do nienawiści do siebie samego. Dobry smutek prowadzi do zmiany życia i do tego, żeby zatroszczyć się o swoje własne życie, żeby się podnieść. Dzisiaj Pan Jezus okazuje swoją miłość. W pierwszym czytaniu księdza Ozeasza jest taki piękny obraz, że Bóg jest tym, który bierze, podnosi człowieka i przytula do swojego policzka, jak matka, jak czuły ojciec. Jest taki piękny obraz Rembrandta, Powrót Syna Marnotrawnego. I tam jest właśnie to spotkanie miłosiernego ojca z marnotrawnym synem. Tam też jest pokazana ta miłość ojcowska i matczyna zarazem. Ojcowska, taka stanowcza, ale też i czuła miłość, matczyna, ręka jakby kobieca. I dzisiaj tę uroczystość chcielibyśmy tak odkrywać, jak bardzo Bóg każdego z nas z osobna kocha. Jak bardzo ważni jesteśmy dla Niego. Zastanówmy się, gdyby się okazało, że jeszcze na przykład dla Ciebie lub dla mnie nie byłoby zbawienia, gdyby y, zabrakło tej mocy. Oczywiście nie zabraknie, nigdy nie zabrakłoby, ale gdyby Pan Jezus dowiedział się, że jeszcze za jednego człowieka na świecie, na przykład za Ciebie lub za mnie, trzeba by było ponieść tę samą. Mękę i śmierć. To z miłości Pan Jezus by to uczynił. Jeszcze raz. Kiedy święty Piotr, to czytamy w Kwowadis Sienkiewicza, wychodził, uciekał z Rzymu, spotkał Pana Jezusa i to słynne Kowadis domine: dokąd idziesz, Panie? Powiedział do Pana Jezusa: Idę jeszcze raz umrzeć za Ciebie na Krzyżu w Rzymie. I Pan Jezus rzeczywiście miałby taką właśnie moc miłości oddać jeszcze raz za nas życie, bo tak bardzo nas kocha. A jaka jest nasza miłość? Jak bardzo malutka, egoistyczna. Jakie są nasze modlitwy? Czy wdzięczne, czy niewdzięczne? Czy tylko prosimy? A gdzie jest? Dziękuję, uwielbiam Cię Panie. Bądź uwielbiony. Może dzisiaj szczególnie warto tak. Podziękować Panu Jezusowi za Jego miłość i oddać swoje serce w sercu Pana Jezusa. Moi drodzy, przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami, niech was błogosławi, strzeże Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.